28 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczytnie odbyła się debata społeczna Przemoc w rodzinie, przeciwdziałanie, poprawa bezpieczeństwa pokrzywdzonych. Organizatorami byli komendant powiatowy Policji w Szczytnie inspektor Cezary Gołota, starosta szczeciński Jarosław Matłach, burmistrz miasta Szczytno Danuta Górska i komendant rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Piotr Bogdalski. Celem debaty było zwrócenie uwagi mieszkańców Szczytna i powiatu na występowanie przemocy jako siły niszczącej rodziny i relacje międzyludzkie. Przemoc jest przestępstwem. Zawsze narusza nasze domy. Sprawca chce dokuczyć osobie najbliższej. Nie łudźmy się, że na przykład żona mówi, ale ten mąż jest taki kochany, że jak nie pije, to on jest do rany przyjdzie. Problem tylko polega na tym, że on codziennie pije. Jak się okazuje, przypadków przemocy w rodzinie rejestruje się coraz więcej. Ja jestem młodym pracownikiem, bo pracuję dopiero od stycznia, ale mogę powiedzieć, że moje doświadczenie już jest bardzo spore. A mniej więcej w ilu brałaś w takich spotkaniach albo interwencjach udział? Kilkadziesiąt spotkań. Ja jestem troszeczkę starszym, bo 6 lat pracuję w MOPS-ie, tak? Interwencji to jest niezliczona ilość tak naprawdę, bo to na każde wezwanie po prostu my jedziemy. To nie da rady tego ani tak, nie wiem, obliczyć nawet. Celem dzisiejszej debaty było przede wszystkim przedstawienie skali zjawiska przemocy w rodzinie, uwrażliwienie społeczeństwa na to zjawisko, pokazanie, że jednak przemoc dzieje się w czterech ścianach, a często ludzie przechodzą obojętnie, uważając, że ta sprawa ich nie dotyczy. Ważne dla nas było także zwrócenie uwagi różnego rodzaju instytucjom na to zjawisko w celu doprowadzenia do wypracowania takiej wspólnej formuły, która spowodowałaby, że rozpoznawalność tego zjawiska będzie znacznie szybsza, skrócony czas reakcji na to zdarzenie będzie jeszcze szybszy, w konsekwencji nie będzie dochodzić do poważnych nieszczęść, tych, które często powodują, że policja musi interweniować i musi prowadzić postępowania przygotowawcze, w efekcie których osoba czasami trafia na długie lata do więzienia. Cieszymy się, że dzisiaj miała miejsce debata, że ludzie coraz bardziej dostrzegają przemoc, która ma miejsce, że nie boją się o tym rozmawiać i próbują z tym walczyć, bo problem jest naprawdę ogromny. Cieszymy się, że nasza współpraca z Komendą Powiatową Policji wygląda, jest zerowa i cieszymy się, że coraz bardziej pogłębia się to i ten temat staje się taki odważny, że ludzie po prostu nie boją się o tym mówić. Kwestie przeciwdziałania przemocy w rodzinie reguluje ustawa. Obowiązek przeciwdziałania przemocy w rodzinie został ustanowiony ustawowo, czyli nałożony na samorządy w połowie roku 2010. W tym czasie powstały zespoły interdyscyplinarne. I tutaj w tym miejscu chciałabym podziękować wszystkim uczestnikom tego zespołu, zwłaszcza lekarzowi psychiatrze, który nieodpłatnie pracuje w tym zespole. Poza tym pracują pracownicy Urzędu Miejskiego, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiciele Komendy Powiatowej w Szczytnie, również organizacje pozarządowe. W ramach tego zespołu rzeczywiście jest praca nad tak zwanymi niebieskimi kartami, w ramach których rzeczywiście udzielana jest pomoc ofiarom przemocy. Policja każdorazowo, jeżeli zostanie zgłoszony fakt przemocy w rodzinie, niezwłocznie kieruje patrol pod dany adres, gdzie policjanci przede wszystkim zmuszeni są szybko ocenić, czy mamy do czynienia ze zwykłym konfliktem, czy też może z przejawami już przemocy. W przypadku stwierdzenia, że mamy do czynienia z przemocą, jest wdrażana procedura niebieskiej karty. Policjant lub inna osoba upoważniona wypełnia, na przykład może być nią oprócz policjanta interweniującego, może to być dzielnicowy, może to być osoba z interwencji kryzysowej, sporządza formularz A niebieskiej karty. Ten formularz A niebieskiej karty inicjuje wszczęcie procedury związanej z przemocą w rodzinie. To powoduje, że w tym formularzu są bardzo szczegółowo wyspecyfikowane sposoby zachowania się sprawcy wobec ofiary przemocy. Zarówno
tego zachowania o charakterze znęcania się fizycznego, psychicznego, a także może to być inna forma znęcania się, jak znęcanie się przyjmujące przejawy przemocy seksualnej, przemocy ekonomicznej, czy też czasami niedopełnienia obowiązków, na przykład wobec małoletnich dzieci, związanych z codzienną troską o dziecko, na przykład troską zdrowotną, czy też codziennym utrzymaniem dziecka. Codziennie, jeżeli jest założona niebieska karta, spotykamy się jako grupa robocza w Urzędzie Miasta. Następnie wzywamy zarówno ofiarę, jak i wzywamy sprawcę przemocy i zapraszamy ofiarę do spotkania w celu zweryfikowania po prostu informacji posiadanych z niebieskiej karty. My najpierw próbujemy zbadać całą sytuację, tak? Dlaczego taka przemoc ma miejsce. Próbujemy poznać tę sytuację z obu stron, tak, żeby poznać poglądy jednej i drugiej osoby. Nie staramy się od razu osądzać, bo sytuacja może zupełnie inaczej też wyglądać. Czasem się zdarza tak, że na przykład jest dany sprawca i ofiara przemocy, a w trakcie tej rozmowie wynika odwrotnie, że ta osoba podejrzana o sprawowanie przemocy, tak, jest tak naprawdę ofiarą. Zdiagnozowanie takiej przemocy to oczywiście założenie właśnie tej niebieskiej karty, ale ważna jest taka ta realna pomoc i tutaj rzeczywiście dużo świadczy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie przyjmuje zarówno również lekarz psychiatra, jak i prawnik, którzy mogą poszkodowanym udzielać takiej bieżącej pomocy, czyli nie trzeba od razu na policję, można rzeczywiście w takim etapie wstępnym zwrócić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i uzyskać niezbędną pomoc. W każdej chwili można też skorzystać z pomocy, dzwoniąc pod numer niebieskiej linii 801 12 0002. Organizatorzy debaty społecznej chcieli podnieść świadomość i wrażliwość społeczną na zjawisko przemocy w rodzinie i chyba im się to udało. Tegoroczne sadzenie lasu połączono z obchodami 90-lecia Lasów Państwowych. 25 kwietnia w leśnictwie Lipnik burmistrz Szczytna Danuta Górska razem z innymi pracownikami Urzędu Miasta podkasali rękawy i przyłączyli się do symbolicznej akcji sadzenia lasu. Zadanie przebiegało gładko, a wszystko pod czujnym okiem pracowników Nadleśnictwa Szczytno. 24 i 25 kwietnia w bazie wodnej Miejskiego Ośrodka Sportu szkolili się przyszli ratownicy medyczni. Uczestników było 40 i wszyscy z bagażem doświadczeń. Wśród nich byli przedstawiciele służb medycznych, straży pożarnej i policji. Po czwartkowej teorii przyszły piątkowe praktyki na wodzie. Tu były zadania związane z postępowaniem w ciężkich urazach, wypadkach podczas nurkowania, ale i podczas zwykłego wypoczynku nad wodą. 24 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego burmistrz Danuta Górska poprowadziła lekcję obywatelską z szóstoklasistami ze szkoły podstawowej nr 2 z oddziałami integracyjnymi. Uczniowie wysłuchali m.in. dlaczego warto uczestniczyć w wyborach i jaką rolę ma obywatel w swoim środowisku lokalnym. 26 kwietnia w hali widowiskowo-sportowej rozegrano turniej koszykówki. W ten sposób Miejski Ośrodek Sportu w Szczytnie obchodził 10. rocznicę wystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W turnieju wystąpiły drużyny ze Szczytna, Mrągowa i z Olsztyna. W zawodach grał każdy z każdym. W spotkaniu o pierwsze miejsce szczycieńscy zawodnicy ulegli asom z Mrągowa 35-48. W klasyfikacji końcowej z pierwszym miejscem skończyły asy Mrągowo, z drugim Retro Szczytno, z trzecim Kret Team Olsztyn i z czwartym absolwenci Olsztyn. Serdecznie zapraszamy na spotkanie z przedsiębiorcami 8 maja na godzinę 10 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczytnie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wraz z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego w Olsztynie przedstawią możliwość wsparcia przedsiębiorstw głównie w zakresie doradztwa oraz finansowania przedsięwzięć w roku 2014. Serdecznie zapraszamy do udziału w wielkiej ogólnopolskiej akcji promocyjnej pod nazwą Dni Otwarte Funduszy Europejskich, w którą zaangażowana jest większość instytucji zajmujących się funduszami europejskimi w Polsce.
w Szczytnie. Akcję obchodzić będziemy 9 maja od godziny 10 w Miejskim Domu Kultury podczas 3. Miejskiego Euro Eco Rambitu, który jest organizowany przez gimnazjum z oddziałami integracyjnymi nr 2 imienia polskich olimpijczyków. Przypadająca w tym roku 10. rocznica członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest doskonałą okazją, aby zaprezentować mieszkańcom Polski przedsięwzięcia i inwestycje dofinansowane z funduszy europejskich, które poprawiają jakość życia nas wszystkich. Świętujmy razem naszą 10-letnią obecność w Unii Europejskiej. Miejski Dom Kultury zaprasza na wystawę pokonkursową ogólnopolskiego konkursu na rysunek satyryczno-humorystyczny Tuba Satyrica 2014. Konkurs nosił tytuł We wszystkim miej miarę. Otwarcie wystawy 9 maja o godzinie 17. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie zaprasza na wielki piknik rodzinny połączony z dniami otwartymi w WS-Polu. 10 maja o godzinie 11 absolwenci WS-Polu otrzymają promocję na pierwszy stopień oficerski podkomisarza policji. Wśród atrakcji znajdą się m.in. pojazdy służbowe specjalne, autobus konwojowy, poduszkowiec, quad, motocykle policyjne, robot pirotechniczny, stanowiska daktyloskopijne, pies z przewodnikiem, orkiestra reprezentacyjna policji i kompania reprezentacyjna policji. Serdecznie zapraszamy na warsztaty dla dzieci i rodziców, które odbędą się 18 maja w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie. Jeśli chcesz, by Twoje dziecko poszerzyło swoją wiedzę o pieniądzach, oszczędzaniu lub przedsiębiorczości, to te warsztaty są dla Ciebie. Zapraszamy na drugą część największego hitu komediowego Klimakterium 2, czyli Menopauzę Szał. 17 maja o godzinie 16 w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie. Majówka 2014 w Szczytnie już w ten weekend. A w programie 1 maja wesoła wystawa zwierząt i koncert zespołów muzycznych działających przy MDK-u. 2 maja turniej piłki nożnej i kabaret Grzegorz Halama Oklaski. 3 msza święta za ojczyznę i uroczystości przy pomniku Orła Białego, piknik militarny i operetka. Szczegóły na plakatach i stronie Urzędu Miasta Szczytno.